Siemano, jestem Aaron, a to jest kolejny odcinek, kolejna część odcinka Encyklopedia Marconem HeroQuest dla Tropiciela. Tak, w tym odcinku robimy czwarte zadanie, więc podchodzimy do naszego Tropiciela Erfana. Jaka jest następna próba, mistrzu? Kolejna próba będzie próba siły. W okolicach Mistar grasuje różne, a w dodatku liczne potwory sam sobie nie daje rady z ich zabiciem, ponieważ jest ich za dużo. To liczę na twoją pomoc. Są dość silne, ale myślę, że poradzisz sobie. Chodzi mi dokładnie o zielone i ogniste salamandry, a także o szczególnie groźną jadowitą ropuchę. Strzeż się jej. Niestraszne mi są żadne stwory. Potwory. Zaraz im pokażę, gdzie jest ich miejsce. Ale rozpoczęto quest. Tak. I mamy zabić zieloną salamandrę, salamandrę ognistą i jadowitą ropuchę. Więc zaczynamy. Tak. Tutaj mam zieloną salamandrę i salamandrę ognistą, a to na szybki nas pójdzie. Nie chcemy się bić ich spłonki. Zaraz to, tak, dobra. Szkoda, że tak dużo ich trzeba. Zaraz to jest to złe. Tu mogę to nawet nabić. Spłonki. To jest to złe? Nie, to nie jest to złe. To gdzie jest jadowita ropucha? I jak się pytam. Nie, to nie tam, tej salamandry nie muszę. To jest salamandra ognista. Aha. Młody kameleon. Więc zielona salamandra. Okej. Dobra, tam są te centaury, to ich nie będę zaczepiał. Aha, no tylko jestem ciekawy, gdzie są te ropuchy. Bo skoro olbrzymia nie, to jaka? Ja się pytam. Dobra, to jest zielona i ognista. To sobie je ubijemy. No i po tym zostanie nam tylko jeszcze jedna część tego questu. HeroQuestu. Tak. A jaka to się dowiecie? Jak będę robił, jak nagram. O. A tu jest jadowita ropucha, wariat. Aha. Myślałem, że ktoś do pokoju mi chce wejść. Okej. Ja lubię to ropucha. Masz sponki. Dobra, szukajmy dalej. Może jakoś ja lubię to ropucha jeszcze tutaj opuściłem, coś. Mam nadzieję, że tutaj na tych mapkach wszystkich wystarczy tych potworków i nie będę musiał czekać, aż się zrespią. Przynajmniej tak sądzę. No dawaj. W kurzynku. No, nie w kurzynku, o, są jadowite ropuchy, fajnie. Jadowite ropuchy będę miał już ubite. To jest chyba do questa jakiś ten. Tak, do questa, pamiętam go. Oj. Płonkę zapomniałem dać wtedy. O, 3600 też. No nieźle. Już wystarczy roku? Nie, jeszcze jedno. Okej, okay. Nie mogę przejść. Serio. A tam mogę? Mogę. To przejdę. O, tam przy okazji zielona salamandra. To ją ubijemy. No, Bibi. No, tam sobie dobie te ropuchy, to sobie ubiję. Bo czemu nie? Dobra, ile? 269 do kolejnego levela. I jeszcze zostawiam tylko ten zielony salamandry i ognisty, których jest dosyć dużo do zabicia jeszcze. Niestety. Przewar pucha, ale... A jakiś zajączek jest też. Tu jest ta salamandra ognista. Miło mi. Okej. To jest na drzewo. Ciebie nie chcę. O, przełaś. Dobra. Tutaj też powinny być jeszcze też salamandry. A centaury też są. Dobra, przejdę się nawet tędy. Chociaż powinienem tamtędy przejść, tutaj jak przejdę do Zabiłego Boru. Chociaż tam też chyba w Zabiłej Skórze są też jakieś ropuchy, salamandry. Dobra, to idę ten najpierw. Stropucha.
Teraz ten centaur. O, jest zielone. Więc fajnie, fajnie. Masz skłonki. To jest żmija. Co? Krwiopijcza, czarpucha. Fajne ma oczka. A już się lubię. Dobra, przejdźmy się ten. Teraz to jest żmija. To jest ropucha jadowita. Tutaj nic nie ma. Centaur łowca. Wojownik. Krwiopijcza, czarpucha. No jak na razie nie widzę tych salamander. No więc cienko będzie zielona. Te zielone to jest więcej mam ubić? Tak, dobra. Już jest 6, teraz będzie 6. Okej, dobra. To teraz przejdę do selwy skóry. Zobaczymy, tutaj będzie też. Chyba też powinno być. Mówicie, że te centaury mnie nie atakują. Lepiej będę... O, jest ognista. Lepiej będę od nich daleko odchodził, to też jest ognista. A, to 200 w dół zaczął pójść. Ten da się jakoś tutaj przejść? Chyba nie, ale się sobie przejdę tam jeszcze do końca. O, jest zielona. No więc trochę ich jest, na szczęście. To jest ropucha. No i drewno, o, drewiec. To jest ognista jeszcze. Tak, ja mam tam przejść. To są centaury. Tam jest ognista. Tutaj nie muszę przejść, bo to ogniewoże. A to mogę go zabić. Jakiś wielki problem nie sprawi. O, jednak sprawił. Łódź. Działa dlaczego? A, drzewiec. A, i to nie tu. O. No. Gratulacje dla mnie. 5 minut. Gdzie to mam? Gdzie to mam? Gdzie ja to mam? Czy. Nie tu, nie tu. Wykorzystałem już? A co to jest? To jest 7 minut, ja mam 4, a tutaj coś jest. Nie chcę tego, chcę wypić. Dobra, 10 sekund. I idziemy, idziemy. 4, 3, 2, 1, go. Dobra. To wychodzę stąd. Gdzie kotlina? Tam chyba nie ma tych ziomeczków naszych. Ile mi się zostało? 7 tych mam i 8 tych. Jeszcze trochę zostało. Jakbym teraz poczekał, to tamte ogniste bym już ubił, ale zielonych jeszcze nie. Chyba, że jeszcze tam coś zostało, dobra. To się... Zaraz. Jak to się tam... A, to się inaczej szło. Chciałem tam przejść, bo tam też są ten jakieś morze. To się przejdę na smocze góry. Zobaczymy, czy tam też są. Dobra, to kupało medyka, będę przychodził, to się leczę. No, dawaj, dawaj, kurlinku. Czerwony smug. Furę. Pewnie mam fajną furę. Żarty mnie się trzymają. Dostałem ranny. Okej. Okay. Masz, masz. Za te 500 sztuk złotych przyszedł piękną sól. Tak, bo on chce, żeby nas uleczyć, chce od nas sól, ale ja mu nie dam soli, bo nie mam. Tak. To jest Ergas, czyli strażnik. Mythar.
No, przychodzimy, mam nadzieję, że tutaj będą jakieś te salamandry. O, jest zielona. O, dobrze, zielona, bo tu chciałem. O, to jest czerwona matka. O, jest ognista, o, jest zielona, fajnie, fajnie. Miło mi. A, to jeszcze ty. Ale mogłoby być więcej. Tak, nieważne ile będzie, i tak będę narzekał. Chociaż jakby wystarczyło bez czekania, to bym nie narzekał pewnie. To jest ta hydrognista. Czy tutaj przejdę? Ej, ta mapka się trochę zmieniła chyba. A nie, ja pokojarzę tą. Nie, nie, mapka się zmieniła. Nie chcę ognistych, wolę te. Ogniste też chcę, ale wolę te. Zielone. Dobra, tam już raczej nie będzie ich. No, no, to przejdę się na serwoskórę. Tam jeszcze parę zostało kolegów. Aha, nie przejdę chyba. Nie ma żadnego przejścia. Tak. Ale zaraz powinien się już zrespić tamte, co ubijałem chyba. Mam nadzieję. Zobaczę, jak nie, to poczekam, aż się zrespią, bo chyba już bym ubił wszystkich, tak? No prawie wszystkie, jedna w zielonych została. A tam jak coś zostało w serwiskurze, to bym tam poszedł i ubił tamte. Bo ognista spokojnie ubije, jak się zrespią. I zielone też prawie, no więc poczekam sobie chyba. No chyba, że już będą. Zobaczymy. No dawaj kurku. Kurilinku. Tak, idzie za nami nasz kobold tarczownik. Z promocji gram.pl. Chyba tak to było gram.pl, no. Dobra. Kobold idzie też za nami, więc może będzie nam pomagał w walce. Ale niestety nie będzie, bo jest słaby. Tak. Pewnie ten mówi, że złamał sobie ten obojczyk i może chodzić, ale nie może walczyć. Albo złamał sobie kręgosłup i udaje, że żyje. No, takie rzeczy. Dobra, nie ma ich. Spieprzaj. Dobra, nie ma ich, więc do zobaczenia. O, jest zielone. O to właśnie mi chodzi, o zielone, kurde. Dobrze. Bye bye. Mam nadzieję, że ona ich nie ubiła jeszcze. Tam jest ognista, dobra. Czyli ubiła tamte. O, tam jest zielona, dobra, może nie ubije ich. Nic, bo dostaniesz bana. Na bana cię wyśle, jak je ubijesz. I masz dedy. O, jest ognista. No dedy masz, piczko. Chociaż może ona namaga co innego trzeba zabić. Mam nadzieję. On jest mój. No, co się dzieje? Czy był jakiś błąd z internetem? Tak, bo czemu nie? Więc tutaj zrobię chwilę cięcia, więc za chwilę do zobaczenia. Dobra, witam was ponownie. Tak, tutaj musiałem zrobić cięcie, bo miałem problem z internetem, ale już jest ok. No więc się dalej, tutaj mamy jeszcze zabić 9 zielonych salamandry i 2 ogniste chyba, z tego co widziałem. Tak, tutaj się już zrespiły pewnie, bo to trochę czasu mi zajęło. No są już tutaj zielone, więc fajnie. Teraz już pewnie zrobię tego questa, dokończę i zostanie nam tylko jeszcze jeden z tego odcinka. Tak. 4-7 woj, co on tu robi? Nie wiem. Zielona. Tam coś jest? Nie ma chyba nic, ale mogę się przejść. Pamiętam, że tam była zielona chyba, tylko jej nie ma. O, jest zielona. Dobrze, przyszedłem. Padasz, panie. Ile jeszcze? 6 zielonych tylko.
To już spokojnie powinienem to zrobić. Pewnie ten pal voice wiedza. Zwiedzę sobie mapki, tak jak ja to kiedyś robiłem jeszcze na innym koncie. Jak na 3/4 levelu przyszedłem z obozu wojaków do Itchan chyba. No do Itchan chyba doszedłem. Później wróciłem i ekspiłem dalej. Tak, jak sobie zwiedzałem Margo. Okej, to jest ognista, ale jej już nie potrzebuję, tak? Jeszcze sprawdzę, jak to ubije. No biją. Kurku. 226. Dobra. Zobaczymy, czy z tego questa będzie level. Wolałbym, żeby nie był level, bo bym chciał jeszcze sobie postać chwilę na tym. Razuglagu albo... Albo na tym naszym koledze, no tego co u ostatniego lota, Aliasie, o. Aliasie, ale nie, to na Tarmusie jeszcze sobie mogę, będę mógł postać. Ale to okej. No. Na Tarmusa nie wiem, do którego levela można bić, sprawdzę. Jakieś się sprawdzi. Tak, on tutaj chce tą elitkę bić, lol. Też to jest NPC. Tutaj nie ma żadnych tych mobków. Czekajcie, to jest ognista. Zając, kameleon. O, tam jest zielony. O, dobra, to już walczył. Najpierw jak będę wracał, to po nią pójdę. 226k. Zobaczymy, ile dostaniemy z tego questa. Tak. Dawać zielone powiedziałem. 5 jeszcze. 5 to dobra. Sieje znajdzie. No, gniew oszu. Masz płonka. Bum. Bum. Padasz. Ja nie. Dobra. To jest centaur łowca. No, nie atakuje, please. Nie atakuje, nice. Uch. Tak sobie stamtąd się boi, żeby go nie zaatakował pewnie. Ciekawe, czy zaryzykuje przejść, czy nie. Ale jak widział, że ja przyszedłem, to on też chyba powinien przejść. Bo ja mam mało ten... Ile to jest? 30 40 ponad lewej różnicy, więc bym nie zaatakował na pewno. I leczenie ma tych zielonych. Hej. Zielony, proszę was. Blena Selvia, skórze znowu mnie nie zaatakował ten. Szaleniec, drzewiec, o jest zielona. To jest gniewosz. No bitą zielonkę. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy tam coś jest. To jest jakaś kartka, dziwna kartka, to na pewno do questa jest. O, to jest do ognista. Na drzewna nie ma nic. Jeszcze tutaj sobie przejdę ten pasek, tutaj też nic nie ma, okej. No więc idziemy do selwy skóry. No chyba nie! Oh god. Dobra. To drugą miksturkę sobie ten... zużyjemy. Tutaj ją mam. Oh god. Dobra, wyłaź stąd. 11 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. To przejdę się najpierw tutaj na ten, na Smocze Góry. Tam chyba były dwie te zielone. Znaczy jeszcze dwie mi zostaną do pokonania. A już myślałem, że sobie przejdę, a on nie musiał mnie zaatakować. No kurde. Nieprzyjemny typek. Nie mam takiego kształtu, nie gadaj głupot, kurinie. Dobra, idziemy do Smoczych Gór. Tak, są Smocze Góry? Tak. Jedymy. Sapras. Tak, nie kupiłem ten pierścionek, żeby szczęście. Dobra, to jest tutaj nasz strażnik. 5-8 level. Ja mam już więcej, więc jestem bardziej doświadczony niż ten Ergas. Ok, jest zielona. Tam jest kumek górski. Dobra, padasz pan. To jest zielona.
Żeńszeń. Podasz pan? Są tu jakieś jeszcze? Mam nadzieję, że jest. Mam nadzieję, że jest. Proszę, proszę. Ognista, kurde. Chyba już nie będzie. Przejdę się tutaj, jeszcze zobaczymy. Nie, nie mam, oni mnie zaatakują już pewnie. Kurczę, szkoda, że nie ma tam. Wiem, że jedna została tam na tamtym przejściu. No i trzeba będzie szukać, jak się nie zrespił jeszcze. Shit. Ale mam nadzieję, że wystarczy. Dawaj, kurku, dawaj, dawaj. Co? Królewska kobra, okej. Myślę, że co innego o tym pisze, ale nieważne. Dobra, idź tutaj. No, przechodź, przechodź. Nasz koboldzik dalej idzie za nami, nasz wierny towarzysz. Tak, jego historia jest taka, że ten, kiedy biliśmy jego rodzinę tam w koło Nidhal, w tej grocie, gdzie koboldy są, on ich nienawidził, swoich bliskich, więc jak je biliśmy, to on zobaczył, o, lubię cię już, nie muszę udawać, że ich nie lubię, ich też pomogę ich zabić, i on właśnie z nami poszedł wtedy. Tak, to jest historia młodego kobolda. Tarczownika. Okej. Mogę pisać biografię już. O sobie też. Dobra, będę szak. Proszę, niech już będą tutaj z prawej strony. Nie ma. To jest na drzewna. Ciekawe, ile czasu już minęło. No nie wiem, nie wiem. Tutaj na pewno będzie, bo ja zostawiłem. Nie tutaj, a może i tutaj. A gdzieś obok, tu, o tutaj gdzieś. No nie ma ich, nie ma. Niestety. Jest ognista, ale ciebie nie chcę. Ognista, ale ciebie nie chcę. To jest tropucha, ciebie też już nie chcę. To jest jeden szlachetny kameleon. Ale was też nie chcę. Tutaj są te ropuszki. Ej, tutaj będzie nasz koleżka. O, jest nasza zielona salamandrka. A masz spunki. A nawet dwa razy ją uderzyłem. No i nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. To trzeba iść do selwa skóry. A może w Zawiłym Borze będzie? Albo na mapce obok Zawiłego Boru? Trzymajmy kciuki. No jeszcze tam na dole, gdzie jak jest Zawiły Bór, to jeszcze tam na dół jest mapka i tam nie wchodziłem. To tam mogą być jeszcze nasze salamandry. To jedziemy w dół. Nie lubię was, bo wy mnie atakujecie. Foch. No, przechodź, przechodź. Tutaj na razie nie ma żadnych centaurów, więc mnie nie zaatakują. Na szczęście. Ten mnie zaatakował. Piczka. Dobra. Gdzie jestem? A, Zawiłym Borze. Tutaj jest... A, i dla tej ścieżki. To... Czy myślałem, że to był Zawiły Bór? Błędny szlak. Zaraz. What? Czekaj, nie. Ej, ej, ej. Jak? Ej, ej, chwila, chwila. Nie wiem, nie wiem, jak ja się tutaj dostałem, bo pomyliłem chyba mapki teraz. Dobra, dawać mi zieloną. O, jest... Kurp! To teraz chyba zrobię to i poczekam za 5 minut, aż się to zrobi. Więc do zobaczenia za 5 minut. Nie będę używał tej instrukcji, więc do zobaczenia za 5 minut. Okej, jak widzicie, już tutaj jestem. Mogę iść się uleczyć.
Chociaż, a dobra, pójdę już, jak już jestem na nogach, to pójdę. Tak. No więc idziemy do naszego koleżki Jemenosa. Jemenosa, o. Tak. Została nam jedna, tak? Tak, jedna salamandra, więc już pewnie się, już na pewno się zrespiły. Więc idziemy tam, gdzie jest, do błędnego szlaku chyba. A, to takie buty. To tutaj zrobiły bubu. No ja o tej mapce całkowicie zapomniałem, że istnieje taka, to jest zawiły bur. Lol. Dobra. To jest 5-6 level strażnik Ergas. Strażnik Mythar. Który nazywa się Ergas. 217 tysiąców. Błędny szlak. I z prawej już powinna być jeszcze jedna salamandra. Jest jedna salamandra. Nice. Okej, dobra. Wróć do Irfana po nagrodę. Panie Irfanie. Pewa, która wokół Mytra została częściowo ograniczona. I znów ci się udało. Będziesz dobrym tropicielem. O ile wykonasz ostatnią próbę. Proszę, to twoja nagroda. Zbroja godna prawdziwego tropiciela. Ale to zaraz to zbrojkę wezmę. Panie Janie. Panie Janie! Dobra, wezmę już ją tak. To jest chyba Uni 204K. A, to trochę... A, dobra, to już tak. Ten, na tej postaci nie będę stał na tym. Na tej Elite Center musię sobie postoję tylko. To możemy założyć, bo to jest lepsze. No, na pewno jest lepsze. To zbroja też jest spoko, przywraca życie. Ma dużo pancerza. I wszystkie cechy też dodaje. No, dobra. I został nam tylko jeszcze jeden quest, który wykonamy w kolejnym odcinku. To by było na tyle, no więc cześć i pa!